Dzień dobry, dzień dobry, Władym świtem, 21 grudnia, Anno Domini 2020, kochani. Miałem nagrywać, nawet statyw ustawiłem, miałem nagrywać na moim starym fotelu, ale zdecydowałem, że nie. Po pierwsze dlatego, że ja po mojej ostatniej rekonwalescencji, która trwała no, ponad miesiąc, jeszcze nadal nie najlepiej wygląda, a chciałbym być dla Was piękny jak zawsze. A inną rzeczą jest to, że pies, e, mój pies Hilton, magiczny pies szamana, zajął mi fotel do nagrywania. W tle jest obraz, przepiękny obraz narysowany przez, przez Grażynkę z Niemiec, moją Wickę i przyjaciółkę serdeczną, która przepięknie maluje Po gorąco polecam. Niestety nie chce sprzedawać. Ja jej mówię, weź, zacznij sprzedawać, bo mnie kasę. Ona maluje dla pasji, a nie dla sprzedawania. Dlatego, kochani, e, ja Was a przy okazji sobie telefon podłączymy do ładowania. Poza tym z reguły i tak mnie się nie ogląda, tylko słucha, w związku z czym e, będziecie mnie teraz słuchać. O, oczywiście, jeśli chcecie, ja sobie przy okazji zapalę. O, i takie tam, kawę sobie, kawę sobie zrobiłem. Zacząłem pić kawę, wyobraźcie sobie, długo nie piłem kawy, a teraz po rekonwalescencji wróciłem do picia kawy. Głównie dlatego, że jak na moim ostatnim nagraniu, jest dużo zmian w moim życiu, przeogromnie dużo, które są. A, prostujące mnie strasznie ale się pięknie usadziłem w nowym miejscu emocjonalnym. Wiem, że brzmi to magicznie, ale wszystko z czasem wytłumaczę. Pięknie się usadziłem, pięknie się wyprostowałem, pięknie poczyściłem, albo samo się poczyściło. jest dużo rzeczy, które ja nazywam śmieci się wyniosły same, na przykład co do ludzi, którzy po prostu zniknęli z mojego życia. Sami mnie poblokowali, sami uciekli, śmieci się wyniosły same. Pocieszające, prawda? Prawda. To, czego zaczniemy od analizy? Jak z... A, analiza, pozdrowienia dla Lizy. E, słuchajcie, e, no, abstrahuję. E, pozdrawiamy, huje. Huje. No, e, dobry, dobry nastrój mam. Ja w ogóle, styl życia mój, głównie przez rekonwalescencję, zmienił się do tego stopnia, że e, byłem zmuszony do wstawania w określonych sporach w nocy, żeby przyjmować pewne specyfiki. I bo to musiało być o tych samych godzinach i co ileś godzin, więc i w tych samych odstępach czasu. Więc teraz już jest taki zwyczaj, że ja tam 3.34 34 też jestem na nogach, ale sobie zawsze potem idę spać koło 9 wstaję o 12, akurat na lunch. Pracuję już na, na całkowicie, w tej chwili, znaczy pracuję od niedawna, znowu wróciłem do pracy, bo już mogłem, czy znaczy niedawno, no niedawno. A przez ten czas rekowalescencji spędzony całkowitym odizolowaniu domowym. Nie był to COVID dla tych, którzy tam po że pod respiratorem. Nie, moi drodzy. Nie złapał mnie COVID. Tak jak mówiłem już wielokrotnie, COVID-19, proszę Państwa, jest ciowit. Będziemy mówić ciowit. Ciowit 19 jest dla tych, którzy w niego wierzą. I to jest potwierdzająca się reguła, moi drodzy. Dokładnie ci go łapią, którzy w niego uwierzyli. Więc to jest kwestia wiary. Auta i dolary. No. Ja sobie zapalę dobrego papierosa. Nadal palę, ale już zdecydowanie mniej, dlatego, że kupuję tytoń do kręcenia, a że manualnie nie jestem najlepszy, to mi z reguły wychodzi co trzeci papieros w związku z czym palę trzy razy mniej. E, no tak, no, a poza tym nie chce mi się kręcić. A tak jak leżą gotowe, to wy jeden za drugim, nie? Znacie to, kto pali? Ten, a jeszcze do kawy też w ogóle, nie? No właśnie, e, analiza. Co, się, co to się dzieje, proszę państwa, w ostatnich kilku dniach? Londyn nam zamknęli i całą południowo-wschodnią Anglię. Gdybyście widzieli te tłumy w sobotę spierdalające z Londynu po ogłoszeniu przez Borisa Johnsona, Johnson, jak go nazywam, Boris Johnson e, ogłosił był, e, że lockdown kompletny, ty, strefa czwarta, kurwa w ogóle, apokalipsa zombie. Gdybyście widzieli, jak w niedzielę BBC pokazywało e, ulice Londynu, śródmieścia Londynu, jak w tym filmie 28 dni później, ci co oglądali będą wiedzieli o czym mówię, kompletnie wymarłe miasto. Tylko, że zombie tam nie latało po ulicach. To jest ta jedna różnica. No chyba, że mamy na myśli kurwa tych policjantów w maskach. E, to się w ogóle pięknie składa, bo jak widzę właśnie też w Polsce policjanci wszyscy noszą maseczki. A jakie jest y, takie y, kolokwialne określenie policji? Psy. A co noszą psy? Kagańce. E, tutaj powiem wam, że y, zdarzyło mi się może dwa lub trzy razy, że ktoś gdzieś zwrócił mi uwagę. Z reguły to ci kurwa przygłupi ochroniarze w sklepach, którym ktoś dał powers, czyli władzę. Wydaje mi się, że mają władzę, bo mogą pouczać ludzi, żeby. Za proszę założyć maseczkę przy wejściu do sklepu, a ja mówię nie. Zawsze jest takie zdziwienie. Jak to nie? No nie. A czemu? Z dwóch powodów. Po pierwsze, proszę pana, nie mam maseczki, a po drugie uważam, że jestem zbyt przystojny, żeby zakosłaniać swoją twarz. Jest to z najzwyczajniej w świecie marnotrawstwo pięknej estetyki. I na tak wypowiedziane słowa jest takie zdziwienie i, i zero reakcji. Jeszcze mnie nikt nie zmusił do maseczki. Maseczkę podczas całej pandemii ubrałem tylko dwa razy. Nie, nie raz, dwa razy. Raz, znaczy trzy w sumie. Ale ten jeden raz liczymy jako raz, a nie dwa, bo to był przelot samolotem do Belfastu i z powrotem. Przelot samolotem do Belfastu i z powrotem. Dzisiaj mam rymowankę. Nic nie paliłem w sensie zioła, ani jeszcze nie piłem, bo za wcześnie tym unikam alkoholu, bo miałem bardzo intensywne oczyszczanie wątroby. Tak głębokie, że aż mnie bolało. A teraz jest lepiej. I nie było to się mielniane, moi drodzy, ale takie inne ziółka. Potem opowiem. Przypomnijcie mi, proszę, to wam opowiem potem. Uwielbiam to mówić do widzów, którzy... To jest takie... Ja mam z wami taką interakcję, że mi się wydaje, że ja siedzę po prostu i gadam do ludzi, którzy zaraz mi odpowiedzą. Ja wam powiem, przypomnijcie mi o tym za chwilę. Będą przypomnienia w komentarzach, ale już po filmie. Ale dobra, wracajmy do tego. Maseczki. Maseczka, ee, maseczka dla pieseczka. E, maseczka była ubrana raz, jak leciałem do Belfastu i potem w samolocie z powrotem. Właściwie ubieram ją tylko na moment, kiedy byłem w terminalu już przy odprawie i i w samym przy wejściu do samolotu, żeby nikt nie badał że a potem się nakrywałem kurtką i udawałem, że śpię i maseczkę sobie ściągałem. Bo inaczej bym nie poleciała, bardzo chciałem być w Belfastu i z powrotem. To była też moja słynna wycieczka, opowiadałem wam, prawda? Słynna wycieczka, gdzie udowodniłem zupełnie przez przypadek, udowodniłem, że ten system jest tak zjebany, że nie działa. Znaczy, jak się ma na niego wyjebany, to ten system w ogóle można go obejść. Bo ja na nieważnym paszporcie przeleciałem w dwie strony. Mój paszport skończył ważność w 2015 roku. A ja na tym paszporcie się legitymowałem na lotnisku, oglądał go kurwa celnik, odprawa biletowa, wszystko było w porządku. Wpuścili mnie na nieważnym 5 lat paszporcie do samolotu i wróciłem na tym samym paszporcie z powrotem. Nikt nie zwrócił uwagi, że tam było expiry date. <gry> I tym sposobem stwierdziłem, że ja na tym, następnym razem kurwa polecę bez wizy do Korei Północnej prawdopodobnie. Nie no, tak, tak takiego. Hardcora to chyba nie będzie, tam chyba sprawdzają bardziej niż tu. A co do sprawdzania i wyjazdów, proszę bardzo, co się dzieje. Zamknęli Londyn w sobotę, postanowili zamknąć od niedzieli. Pół Londynu ruszyło na wszystkie możliwe stacje kolejowe, z walizkami na prędce, dosłownie od do mojej koleżanki z Londynu usłyszałem. E, dzwoniłem do niej i ona mi powiedziała, mówi, Michał, moja sąsiadka się pakowała, jakby była ewakuacja getta po prostu. E, naprawdę. Jakby kurwa był Eksodus jeden wielki. A zapchane autostrady, drogi wyjazdowe z Londynu. Wszyscy uciekali, uciekali, żeby tylko święta spędzić nie zamknięci. Hmm. Ale to pokazuje też desperację ludzi i z tego, co już orientujemy się tutaj my w Wielkiej Brytanii, jest coraz mniejszy odsetek tych, którzy nadal jeszcze ufają rządowi, a coraz większy odsetek tych, którzy zaczynają być wkurwieni na to, że robią sobie z nas jaja. Bo to są ewidentne kurwa jaja, to co się dzieje. No, podam wam przykład ewidentnych jaj. Cała drobna wytwórczość, klasa średnia, niższa, te sklepikarze, restauratorzy i tak dalej, są zamknięte lokale, albo można kupować tylko na wynos, tylko catering do domu. W małych sklepach, na przykład tu, gdzie mamy strefę trzecią w Birmingham, w małych sklepach może przebywać jednocześnie, do takiego jakiegoś metrażu, może przebywać jednocześnie do trzech osób wraz z sprzedawcą. I sklepy mają być zamykane o godzinie 18. W ogóle bardzo inteligentny wirus, on po 18 atakuje, więc do 18 trzeba sklep zamknąć, nie? To jest pierwsza rzecz. Natomiast tydzień temu duże sieci handlowe typu Tesco, Primark, Matalan i tak dalej ogłosiły, że będą do świąt otwarte ich sklepy 24 godziny na dobę bez ograniczeń przy wejściu klientów. Co ewidentnie pokazuje zwykłą szyderę wielkich korporacji, która sobie robi jaja. Doprowadzałem do upadku tych wszystkich małych, a duzi się bogacą. Nie? Bo to tak jest. W mojej dzielnicy Eee, pozamykano wszystkie kawiarenki ale w ciągu dwóch tygodni e, na, na końcu listopada otwarto Costa Cafe lokal w dwa tygodnie był wyremontowany i otwarto Costa Cafe w mojej kurwa dzielnicy Costa Cafe wszyscy się śmieją, że to jest zbyt ekskluzywne jak na tą część miasta ale jednak jest Costa Cafe i można sobie tam wejść i wypić kawę w kawiarni moich sąsiadów, Hindusów którzy robią te swoje własne ciasta, nie można już wypić w środku kawy, trzeba na wynos Skurwy, syny. Ale nic to, kochani, to się wszystko pomału będzie waliło, bo wkurw społeczeństwa, zarówno tu, jak i w Polsce, jak i w wielu innych krajach, już zaczyna osiągać apogeum i bardzo dobrze. Święta są oni, oni przeginają w jednym aspekcie. Święta są emocjonalnie bardzo newralgicznym punktem. Chciałbym przypomnieć, bo ja stary człowiek jestem i dużo pamiętam, chciałbym przypomnieć, że na przestrzeni ostatnich kilku dekad największe zamieszki, niepokoje społeczne i przewroty narodowe wywszczynały się dokładnie w okresie świąt. Bo to jest moment, który działa na ludzi głodnych, na ludzi zdesperowanych, na ludzi pozbawionych środków do życia czy wolności. Że przypomnę takie, które mnie utkwiły najbardziej pamięci, w 2001 roku Przeogromne zamieszki i przewrót polityczny w Argentynie i w Buenos Aires rozpoczął się dokładnie tydzień przed świętami, kiedy ludzie zostawili. Rząd postanowił w ramach kryzysu zablokować im konta bankowe, i ludzie nie mieli dostępu do swoich środków, żeby święta urządzić. I tym samym rząd podpisał na siebie tak naprawdę wyrok śmierci. Teraz ci wszyscy, którzy nami rządzą, niech sobie dalej tak kurwa igrają. Oni myślą, że naprawdę ludzie są. Ogłupieli, byli do pewnego czasu, owszem, ale ku mojej uciesze widzę coraz większą ilość dotychczas tak zwanych COVIDian wśród moich znajomych, czyli tych, którzy w tego covid wierzyli bardzo restrykcyjnie, przestrzegali wszystkich obostrzeń i A teraz zaczynam pomału y, mówić się, kurwa, oni se chyba z nas jaja robią. Tak, kochani, od marca mówię, zachowajcie spokój. Nie chcę brzmieć jak Jackowski, który cały czas powtarza, że on. Zajcie, Jack... yy, od marca mówię, śmiejmy się z tego. Nie traktujmy tego poważnie, a przede wszystkim nie wchodźmy w strefę strachu, bo tu o strach chodzi. Ja to mówiłem już w marcu można znaleźć te filmy. One są, one istnieją w przeciwieństwie do filmów Jackowskiego. Bo co chciałem powiedzieć, oglądałem przed Jackowskiego słuchajcie. Jackowski znowu grzeje tematem, bo to wie się wielki Jasnowic, który jak miał swoje mm, coroczne, przepowiednie w 2019 roku w grudniu na rok 2020, to tam nie ma kurwa ani słowa o żadnej pandemii, zamknięciu lotnisk, szkół, zakładów pracy i tak dalej, i Jackowski na te zarzuty, bo nie tylko ja je stawiałem, bardzo wielu jego widzów temu zapytała, Ależ, jak to się stało, że pan nie przewidział tej pandemii, a odpowiedział na to pytanie, bo przecież żadnej pandemii nie ma. Mnie zatkało, nie, bo pandemia w sensie nie ma jej, żeby był pokotem, ludzie leżeli na ulicach i umierali kurwa jak na cholerę w XIV czy XV wieku, ale teoretycznie pandemia jest, jest ogłoszona, i jej skutki są bardzo odczuwalne w typ postaci zakazów lotów. Zakazu wchodzenia do pracy, zamknięcia dzieci szkół, zamknięcia lotnisk, zamknięcia e, e, supermarketów, i tak dalej. To jest odczuwalne i fizycznie namacalne to się dzieje. Jasnowic powinien to kurwa przewidzieć. Prawda czy nie? Prawda. Jackowski zaczął bo z czasem mówić, że on to przewidział i powiedział to w prywatnej rozmowie do swojej córki, ja teraz będę go trochę parodiował. do swojej córki, w sierpniu 2019 roku że w przyszłym roku w Europie i na świecie. Krótko przed wybuchem wielkiej wojny. Ludzie będą bali się oddychać. Powiedział to swojej córki przy obiedzie niedzielnym. Bardzo informacja do zweryfikowania w chujnie. Ja też do mojej mamy mówiłem trzy lata temu, że ten. Że będzie wybuch bomby w Bejrucie. Mówiłem mi to, przy, graliśmy w Skrable wieczorem przy prywatnej butelce wina. Do zweryfikowania, oczywiście. Natomiast to, był, to była szydera, dla tych, którzy traktują zbyt poważnie to, co mówię. Ehm, to była szydera. Słuchajcie. Ale pan Jeskowski, Krzysztof zresztą. Który ja zawsze powtarzam, ja mu nigdy nie odbieram bo śledzę tego człowieka od wielu lat, od bardzo, wielu lat. Od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. Odkąd on zaczynał, jeszcze nie było internetu, on jeszcze w internetach nie funkcjonował. E, to jeszcze było z, z, przed, przed czasami, proszę Państwa, e, gwałcicielek z Wałcza tak zwanych, które, e, które grasowały w za waucza, jak sama nazwa wskazuje. Nie wiem, czy ktoś czytał taką gazetę Skandale w latach 90., to będzie wiedział, o czym ja mówię. I proszę Państwa, co się podziało? Pan Jackowski dwa dni temu zrobił live. A. Nic nowego, bo on robi lajwa, bo on ma taką oglądalność, że nie są kasę z tego musi czepać. Ja mu tego nie zazdroszczę. Ale, aha, bo chciałem tylko powiedzieć, że ja mu nigdy nie odbieram tego, że on jest naprawdę dobrym znajdowaczem zwłok lub zaginionych ludzi. Z jakiegoś powodu częściej znajduje zwłoki nieżywych, ale nie będę tego analizował. Natomiast y, tego mu nie można odebrać. I To jest zupełnie poważnie przede mnie Jakubowskiego mówione. Natomiast ja już od, od, od kilku lat mówię, żeby ten człowiek się nie zajmował przepowiadaniem przyszłości, bo on co roku mówi, że w następnym roku będzie to rok ostatni, względnie ostatniego spoko, ostatni rok spokoju. Po czym mówi to w kolejnym roku. I co roku jest wielki wybuch gdzieś, i co roku gdzieś na świecie wydarzy się coś, co będzie miało znamiona katastrofy. W chuj przepowiednia trafna. Ja też teraz mówię, słuchajcie, krótko po Sylwestrze, a nie, muszę mówić moim głosem, bo nie jestem ludzkowski, krótko po Sylwestrze, kochani, gdzieś na świecie wydarzy się coś, co będzie miało znamiona katastrofy. I zobaczycie, że będę miał rację. 100% sprawdzalności. Tak, Jackowski. No, e, tak, niech ten człowiek... A poza tym, niech on robi... Ja już napisałem mu nawet wpis. Nawet go nie usunął, tylko tam są komentarze i polubienia pod tym wpisem, o dziwo. Pod tym właśnie live'em, żeby ten... Bo, panie Jackowski, niech pan sobie, Ja rozumiem, pan jest w pewnym wieku. Proszę robić notatki z tego, co pan opowiada na wizji, bo e, przez cały ostatni rok twierdził pan, że pan widział pandemię przy obiedzie z córką, że ludzie będą bali się oddychać w 2019 roku w sierpniu. A w tym lajwie się pan Jackowski chyba pierdolnął i trochę zagalopował, bo powiedział, że te słowa, uwaga, wypowiedział w trakcie wywiadu dla telewizji Tagent TV, internetowej takiej, w roku 2014. Ja myślę też, że może chodzić o to, może nawet się nie pomylił w ogóle, tylko może celowo to powiedział, bo pan Jackowski prawdopodobnie myśli, ma do tego powody, bo po części jest to prawda, że widzowie mają bardzo krótką pamięć. I mało kto ogląda go regularnie i przede wszystkim ma pamięć do detali, tak jak na przykład ja. Bo ja pamiętam bardzo wiele rzeczy. Ja nie muszę do nich wracać, ja je zwyczajnie pamiętam. No tak mam, tak? Mój, mój umysł jest skonstruowany. Może dlatego, że w dzieciństwie się uczyłem dużo wierszy na pamięć, to mam dobrą pamięć. I najzwyczajniej w świecie pamiętam. A e, chciałbym powiedzieć, i tutaj tak, pan Jackowski takie rzeczy grzeje, no, grzeje. E, dobra, no niech się grzeje, niech ma tą oglądalność. Tylko po co straszy? Bo on znowu straszy. Przy okazji tego, co mówił o tym, bo znowu wczoraj pierdolną live'a, jeszcze go nie oglądają, zobaczę go za chwilę, o tym, że będzie miał przepowiednie na przyszły rok. Zobaczymy, co powie. Zgram sobie to jak zwykle na twardy dyski i będziemy sobie przypominać za kilka miesięcy, tak? Kiedy pan Jaskowski będzie mówił: Ja to przewidziałem w kwietniu! Bombę w Wejrucie, w kwietniu przewidział. Tak, przewidział. E, no, przewidział, tylko nie ma na to dowodów. Ale on twierdzi, że przewidział, więc ludzie mu wierzą na słowo. Jest to szlachetne, że ludzie mu ufają na słowo, ale myślę, że może. W wielu rzeczach przepowiednia, Pan Jackowski ma przepowiednie tak zwane post factum. Znaczy coś się wydarzy, a on mówi, że on o tym mówił. Ludzie nie weryfikują, czy on o tym powiedział, czy nie, tylko mu wierzą. Bo jakby nie było, Pan Jackowski ma autorytet, ma oglądalność i ma szacunek społeczny i jest osobą zaufania publicznego, można by nawet powiedzieć. Wiele osób mu ufa, więc nie weryfikuje jego informacji. A niestety prawda jest taka, że Pan Jackowski, gdyby jedzie na, tej, na podejrzeniu o swoim oprawdomówności, Dlatego, y, dlatego robi to, co robi, czyli mówi post faktum że na przykład coś wcześniej powiedział. Ale skończmy z Jaskowskim. Niech człowiek dobrze żyje, bo źle wygląda po twarzy. On tam coś z sercem chyba ma, nie? I z wątrobą na pewno, bo to widać. Mm. Nie, ja mu życzę wszystkiego dobrego. No Tylko mówię, no ludzie, weryfikujmy informacje. Zobaczcie, co się jeszcze podziało teraz. Taram, taram, tam. Ta, tam. Rząd nie dość, że zamknął e, lądek. Z drugiej Londyn, takie miasto w Anglii. E, I no, i guźca afrykańskiego też zamknęli. Guziec, taka świnia z Afryki. I to z cytaty z takich filmów, które lubię. E, zamknął rząd, nie rząd, a numer, numer roku, jaki wypierdolił kurwa rząd wczoraj, polegał na tym, że na trzy godziny przed zamknięciem Eurotunelu ogłosili, że go zamykają. W sensie. O 23.00 Eurotunel ma zostać zamknięty, a oni to ogłosili o 19.00 chyba. Najlepsze jaja są takie, dzisiaj czytałem na forach, że jest kupa ludzi, która dojechała na Eurostar, do Dower e, i przeszli odprawę już, wjechali na terminal wewnętrzny oczekujący na, na wjazd i zostali poinformowani, że ostatni pociąg do, do Paryża, odjechał Eurotu, Eurostar odjechał o 9.34. I następny będzie za 48 godzin. Jaja, co nie? Moja Wicka, Ana Lep. Cześć Anna. pozdrawiam. Moja Wicka, serdeczna i przyjaciółka też przy okazji od kilku lat, która w ogóle notabene pracuje w służbie zdrowia w niemieckiej, bo mieszka w Niemczech. i yy, Pracuje w służbie zdrowia, i, i, i ona sama jest dla mnie źródłem informacji, jak wygląda kwestia koronawirusa. Yy, nie będę zdradzał szczegółów, bo nie wiem, czy sobie życzy, ale. Ale opowiada mi to i to, i opowiada bardzo rzetelnie, więc nie mam powodu, żeby jej nie wierzyć. Znaczy, nie opowiada mi niczego, czego większość z Was by już nie wiedziała. Natomiast ona mi wczoraj, dzisiaj podesłała linka mówiąc o tym, że jest paraliż lotnisk w Niemczech, bo nagle na lotniskach zaczęli testować ludzi na covid i testują ich na lotniskach, a jej ludzie muszą na wyniki testów czekać na lotniskach, więc śpią na lotniskach, aż nie dostaną wyniku testów. Jest kompletnie demolka tych świąt. Słuchajcie, oni, oni to jest ja, ja mówię tak, tym. Banda sterująca tym całym, tym całym cyrkiem covidowym ma niezły ubaw. Oni siedzą z popcornem i biwinem i robią: zobacz, kurwa, robimy kolejne odbostrzenia, zobaczymy, co się podzieje, nie? Jest coś na zasadzie jak: siedzimy z kumplami na jarani i gramy w simsy. Ty, weź mu, wyjmij drzwi z kuchni, zobaczymy, co się stanie. Patrzymy, jak się sim męczy, kurwa, próbując wyjść stamtąd, a drzwi nie ma. Na tej zasadzie to działa. My jesteśmy takimi simami, nie oszukujmy się. Ciekawe, czy mi ten film zdejmował, właśnie mi przyszło do głowy. Nie otaguję go. Chuj. Ale Ach, brakowało mi gadania do Was. Chociaż zbierałem się, powiem Was, jak pies dojeżdża, żeby zacząć na nowo nagrywać. Jakoś mi tak. Nie, że odeszła mi wena, ale szczególnie. Specjalnie nie miałem nic do powiedzenia jakiegoś takiego bardzo istotnego, a nie chciałem pierdolić głupot. Co nie zmienia faktu, że do, do, dokonałem pewnych zmian, bo jak zauważyliście na mojej grupie Jakubowski 76 gadam bo lubię linka oczywiście znajdziecie pod spodem. Jeżeli ktoś jeszcze nie dołączył, to gorąco polecam. Tam się dzieją ciekawe rzeczy. Jest to grupa prywatna ale zamknięta, ale otwarta w sensie, jak wyślesz zgłoszenie, to cię na pewno zaakceptuje. To powiem wam, że zapowiedziałem to w formie pisemnej. Dwie rzeczy zapowiedziałam ostatnio. Zapowiedziałem w formie pisemnej ogłoszeniem postem, że bardzo proszę o nie wrzucanie przykrych informacji, szczególnie jakichś politycznych, tragicznych i tak dalej. Te posty nie będą przez przeze mnie akceptowane w ogóle. W ogóle przez administrację, bo nie jestem sam jako administrator mojej grupy. I nawet się poprawiła, jakoś wrzucacie coraz więcej śmiesznych rzeczy, zabawnych, pozytywnych, albo jakieś relacje z wycieczek i tak No. Natomiast, no i to jest fajne. Czy znaczy, wiecie, jak są, jest coś istotnego y, politycznie czy społecznie, to jest to akceptowane, ale jak macie wrzucać po raz kolejny, że szczepionka covidowa zabija, my no to już wszystko wiemy. Ostatnio pielęgniarkę uśmiercili na wizji, że straciła przytomność, potem wyszło, nie wiem na ile to jest fake czy nie, ale doszło mnie informacja, że ta pielęgniarka dwa dni później zmarła w szpitalu. Kto się chce szczepić, niech się szczepi. Ja zresztą obserwuję fora dla szczepionkowców i antyszczepionkowców. Jak oni się kurwa napierdalają, a nie wiem po co. Jakby się nie można było dogadać co do tego, kto, niech, kto się szczepi, to niech się szczepi. no. Nikt nikomu nie zabrania szczepionek. Ale proszę też do nich nie zmuszać, jeżeli ktoś tego nie chce. No, słuchajcie, bo to jest na tej. bo ktoś mi powiedział ostatnio, tak, to trzeba wyszczepić całą populację, bo inaczej nie ma, nie ma sensu szczepić. Co za bzdura. Dlaczego ludzie zaszczepieni, tylko w przypadku siowida, ale innych, innych chorób, na które się ludzie szczepią, nie? Wiem, grypy, kurwa, jakieś tam nadżerki waginowej, czy coś, nie, wiem, na co się tam ludzie jeszcze szczepią, bo mnie szczepionki nie interesują. I ci ludzie, którzy się zaszczepili, się boją tych, którzy są niezaszczepieni. Ja tego kurwa kompletnie nie pojmuję, bo to jest absolutnie tak wbrew logice. To po chuj się szczepisz, skoro nadal osoba niezaszczepiona jest dla ciebie zagrożeniem. I nie tłumaczcie tego, mi błagam w komentarzach, bo tłumaczono mi to wiele razy i te tłumaczenia są tak z dupy i bez sensu, że ja ich po prostu nie przyjmuję do wiadomości. OK? No, a co do świąt, no zobaczymy, jak święte. O polskie obostrzenia. Najpierw rząd poinformował uprzejmie w listopadzie, że w tym roku wyjątkowo ferie będą w tym samym terminie dla całego kraju. Ja, jak chodziłem do szkoły, też były w tej sferie w tym samym terminie dla całego kraju. I, był, I z czasem rząd to zmienił, bo stwierdził, że w jednym czasie w chuj dzieci i dorosłych wyjeżdża do miejscowości turystycznych. Są korki na ulicach przepchane, pociągi i tak dalej. Jak zrobimy każdemu województwu w innym terminie, mniej więcej, to nie będzie takiego natężenia ruchu. I zajebisty pomysł. A w tym roku stwierdzili, nie zrobimy wam tym samym, OK? Po czym trzy tygodnie później ogłaszają, że Akurat w tym samym czasie, co ferie, czyli od 28 grudnia do 17 stycznia będzie lockdown. Bo wiecie, przewidujemy, pewnie Jackowski powiedział, przewidujemy magicznie, kurwa, w kryształowej kuli, że w tym momencie wirus, w dodatku zmutowany, zaatakuje ze zdwojoną siłą. Żebyście się, kurwa, nie posrali z bólu, zdychając, kurwa, pod respiratorami, które podkręcamy na maksa, żeby wam płuca rozjebało, to po prostu nie wyjedziecie na, na ferie. Będziemy mieli spokój. Tak powiedział rząd. Znaczy nie do końca tak, ale ja czytam ich w myślach, bo też jestem wróżem Cipuszkiem. Wru są wróżki Cipuszki, jest wróż Michał Cipusz. To polecam ja. Wróż jak polski. Pozdrowienia dla jelenia i pozdrowienia dla wróżki Cipuszki z kantonu e, niedaleko takiego miasta, które się nazywa Zürich. Ja, natürlich. no, y i niech jedzie do Baden-Baden, a potem do Chorzów-Chorzów, bo tam otwarli nowy dom towarowy. Słuchajcie, mm, yy, taka głupaweczka. A, no jeszcze. No i co? Święt nie będzie, nie? Do domu wszyscy. Wesela nie będzie. No, a to z czego było, niech zgadną w komentarzach. Jak zgadną, dostaną nagrodę od Jakubowski. Jakubowski76, gadam, bo lubię. Yy, linka się pod spodem. Proszę Państwa, oto miś. Mi się bardzo... Chcę zapalić i nie zapaliłem dotychczas. Uwaga, zapalam. Papierosa, podkreślam. Mogę pokazać, jak chcecie, ale po co? Nie będę wam udowadniał, powinniście mieć do mnie takie samo zaufanie, jak widzowie Jackowskiego mają do niego. Prawda? Prawda. No, jeszcze jedną rzecz zapowiedziałem w postach, moi drodzy. Zapytałem Was właściwie, czy chcecie poznać imię, nazwisko i osobę, która w swojej czystej, zupełnie bezinteresownej i absolutnie nieszlachetnej złośliwości i zazdrości postanowiła podpierdolić mnie na policję z informacją, że sprzedaje narkotyki. I odpowiedzi są na tak, więc będę to zmuszony zrobić, skoro obiecałem, i zrobię to właśnie w poście, później w filmie. Należy się. No niestety, wiecie, jak się ma przyjaciół, którzy udają przyjaciół, to najpierw podpierdalają o inne rzeczy, jak to nie wychodzi, bo ta pani, bo to pani jest. Ta pani już raz miała policję pod drzwiami. Eee, miała ją w połowie listopada. No ja zadzwoniłem na policję, że ona mnie w internecie obraża. I policja pojechała i powiedziała: skończ obrażać, bo dostaniesz w pierdol. Znaczy nie w pierdol, ale będziesz miał kłopoty. Teraz te same osoby, bo one są dwie właściwie. Brzydkie ona, brzydki, on, jaka ładna miłość, nie wiem, czy mi się to teraz kerzyło, ale no, to są ludzie, nie wiem, który. Wiecie, jak ja mam na kogoś wkurwa, albo ktoś mnie drażni, to albo się z nim nie odzywam, albo mu to mówię, co mnie w nim drażni i wykreślam go ze znajomych, a nie jątrze i podpuszczam. No, ale zanim zrobię to wielkie ujawnienie, to moi drodzy, będę musiał się przyznać do tego, że ta pani w miała rację. Czy ja się wybroniłem z tego, że ja handluję narkotykami. Bo ja handluję narkotykami, co zostało przedstawione policji, ale policja powiedziała, że ze mną i z narkotykami jest jak najbardziej wszystko w porządku. Ponieważ narkotyki, które sprzedaję, są legalne na rynku brytyjskim. Również sprzedaję z tym dystrybutorem od całkiem niedawna produktów z konopi CBD. Produktów CBD z konopi siernych. Tak, proszę Państwa, tak. Certyfikowane produkty, którymi sam się wyleczyłem. Zostały mi polecone do tego, żebym przeżył rekonwalescencję i uratował swoje życie i zdrowie. A że tak zadziałały, to stwierdziłem, a jeszcze można było zostać przedstawicielem tej firmy, to ja to po prostu zrobiłem. Jestem żywym, chodzącym przykładem i dowodem na to, że te produkty działają. Dlatego przyznałem się i wyznałem, jestem dealerem, ale legalnym. Zrobię to też w poście na na, na jakubowski76, gadam, bo lubię, linka znajdziecie pod spodem. A tymczasem, kochani, jest, muszę Was zmartwić, ale kończę, ponieważ czekam mnie śniadanie, bardzo pyszne zresztą. Jest godzina, w Wielkiej Brytanii jest godzina 6.27. Życzę Wam udanego poniedziałku i życzę w nowej epoce, bo podobno dziś jest 21, czyli początek ery wodnika. Skoro tak faktycznie jest, to życzę Wam wszystkiego najlepszego i powodzenia w tej epoce. Korzystajcie z magnetyzmu Ziemi, jaki do nas płynie w tej chwili, jak najbardziej tylko możecie. Wiem, powaliło mnie, ale nadal jestem trzeźwy, ale ja Wam kiedyś mówiłem, ci co mnie znają, pamiętają. Ja najbardziej popierdolone rzeczy i najbardziej zjebane w sensie może inaczej, najbardziej kreatywne poczucie humoru mam właśnie wtedy, kiedy jestem najbardziej trzeźwy. Wtedy jestem najbardziej pojebany. I to jest mój przepiękny urok osobisty. Kochani, życzę Wam udanego, przepięknego dnia i słyszymy się wkrótce.